long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around. City cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you're gone. Oh, I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep in till I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one. To bolało. Gdzie ja jestem? Emerald, Aaron, gdzie jesteście? Aaron! Nic ci się nie stało? Gdzie jest Emerald? Tu jestem, siostro. A to jest... Cóż, niestety moja magia nie jest jakoś super silna, więc dlatego was tak... rzuciło mocno, ale widzę, że wam nic nie jest. Ty jesteś siostrą naszej mamy? Zgadza się. Krzysiak, mam na imię Mavis. Jestem waszą ciocią, nie? Tak, ale dlaczego na nas użyłaś swojej mocy? No właśnie, upadek trochę bolał. Cóż, w tym lesie jest niebezpiecznie. A to była szybka droga. Więc ciociu Mavis... Z tego, co nam wiadome, był u ciebie nasz tata, którego poszukujemy. Cóż, niekoniecznie był. Zatrzymał się na jedną noc, ale rano gdzieś uciekł. Co? No i wtopa. Aczkolwiek wiem, gdzie jest, więc tu się nie musicie martwić. To chociaż tyle. Ciociu, czy znasz przeszłość naszego taty? Z tego, co nam wiadome, współpracował z królową Mią. Cóż, wolałabym, żeby wasz tata to wam powiedział. Tak czy siak, znajdziecie go u swojego starego domu. Nasz stary dom? Ale on spłonął przecież. Niekoniecznie spłonął. Z tego, co widziałam, nadal tam stoi. Chociaż jest w opłakanym stanie. Byłaś tam? Musiałam coś sprawdzić. Tak czy siak, rozgośćcie się, przygotuj jakąś kolację czy coś. Ta siostra naszej mamy jest strasznie dziwna. Masz rację, ale to ona jedyna powinna nam pomóc znaleźć naszego tatę. Emerald, weź Arona, ja porozmawiam z ciocią. Jak tam chcesz. Chodź, Emerald, pobawimy się w chowanego. Hej, Risha, nie miałaś tam czekać na mnie? Nie, ciociu, chcę z tobą porozmawiać. Ciociu Mavis, mam do ciebie pytanie. Może być to ciężkie, ale jednak chcę to wiedzieć. Wiem również, że posiadasz moc, bo mogę to wyczuć. Więc ciociu, czy nasz tata chciał zabić naszą mamę? Cóż to za pytanie? Pytam szczerze. Tego samego dnia zniknął, a nasza mama zginęła. Zbyt wiele okoliczności. Ej, czemu ty takie o mnie rzeczy pytasz? Ciociu Mavis, powinnaś o tym wiedzieć. W końcu nasz tata tutaj był. Jeszcze nie wspominając, że poszedł do naszego starego domu. Ciekawe po co? Widzisz, Risha, tak naprawdę wasz tata was szukał. Lecz... przez swoją magię ciemności czasami nie może nad sobą panować. Wasza mama go uspokajała, jej moc. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ma tak jakby dwie osobowości. Jedna dobra, druga zła, którą musi zwalczyć. Niestety ta zła jest zdolna zabić nawet najdroższego członka rodziny. Z tego, co mi wiadomo, Risha, posiadasz moc ognia, no i cienia. Tą magię posiada również twój tata. Tylko ona jest na wysokim poziomie.
Więc mówisz mi, że ja również mogę w to popaść? Niekoniecznie. Czy wpadałaś w jakieś takie lęki lub nie panowałaś nad sobą? Nie, wszystko ze mną w porządku. Na razie tak, ale różnie bywa. Tak czy siak musisz uważać. Oraz Risze, wasz tata nie chciał śmierci waszej mamy. Powiedział mi, że uciekł dlatego, ponieważ bał się, że wpadnie właśnie w ten szał. A czemu współpracował z królową Miją, to już będziecie musieli go zapytać. A więc miałem rację. Emerald! Na początku myślałem, że tata nas zostawił i pozwoli umrzeć naszej mamie. Ale jednak coś mi nie dawało spokoju. Czy to była na pewno prawda? Teraz przynajmniej już wiem. Tak czy siak, Risze, musisz uważać. Moce ciemności mogą szybko jakby stracić o tobą panowanie i przenieść twoje ciało. To jest dość niebezpieczna magia. Co do magii ognia, jest to dość bardzo, bardzo rzadka moc. W starych czasach, kiedy żyły jeszcze królowe o imieniu Selene, była jeszcze użytkowniczka ognia. Nazywała się Fire. Ona miała moc ognia, tylko nią sterowały właśnie mocy ciemności. Więc to dość bardzo, bardzo rzadka moc. Nie wiem, jakim cudem ją odziedziczyłaś, więc jest to zagadka. Tak wiem, muszę uważać. Ale przez te miesiące opanowałam ją. Tak czy siak, będziemy cały czas szukać naszego taty. Obiecuję. Mavis, nie mówiłaś, że mamy gości? Mistrz? Dzień dobry, Riszy, jakżem cię dawno nie widział. Co ty tutaj robisz? Przyszedłem w odwiedziny. Jak ominąłeś wszystkie pułapki? O, o, o! No jak to jak? Jestem najlepszym szermierzem przecież. Dałem radę. No, a tak wracając do tematu. Risze, Emerald, będę szedł z wami szukać waszego taty. Co? Ale po co? Tak jak Mavis wspominała, jest to niebezpieczne. Wasza tata może nad sobą nie panować. Więc będę was przy okazji ochraniał. Co do ciebie, Risze, nie opanowałaś jeszcze swojej magii. Może ty tak uważasz, ale ja to widzę. Nieprawda, opanowałam. Tak czy siak, idźcie z nim, będzie bezpiecznie. No Mavis, chciałbym z tobą porozmawiać. W porządku. Risze, nie przejmuj się. Jest okej. Okay. No więc o co chodzi? To, co się obawiałem. Te wszystkie lata, które spędziłem z Risze. Risze również odziedziczyła te napady, które ich tata ma. Boję się, że może stracić kontrolę i nie opanować nad sobą. A więc jednak, właśnie tak myślałam, wyczułam od niej bardzo silną aurę. Oby się nic nie stało.